godzina 6:30. Zaczynamy nowy dzień. O, zaleta rozbicia obozowiska w Jeżynach. Mamy świeże owoce na śniadanko. Jakie dobre. Jakie dobre. O, proszę, proszę. Jeżynki. No. Dzień na razie zapowiada się ładnie. O, rowerek sobie stoi. Zacząłem drugi dzień wyprawy. Do szlaku Green Velo zostało mi jeszcze 50 km. Dwa lata temu zakończyłem przygodę ze szlakiem właśnie w tamtym miejscu. I za jednym zamachem udało mi się dotrzeć do domu. Zrobiłem wtedy ponad 180 km. Ale wczoraj jakoś późno się wygrzebałem z domu i zrobiłem tylko 127 km. Zatrzymałem się za paprotnią w lesie. A dzisiaj rano porządne śniadanko. Nażarłem się jeżyn. Znośna z rana, lekki chłodny wiaterek, a w dzień ma być dosyć upalnie, około 30, no zobaczymy, ale nie, bo trzeba troszkę zaciągnięte chmurami, więc nie będzie takiego chyba żaru z nieba. Mazowsze, monotonia, cisza, spokój. Thank you.
ale patelnia. Nieźle daje. No i jestem na szlaku Green Velom. Tutaj proszę, znajomy znaczek. Tu mamy Bóg, prom, przeprawa. Po tamtej stronie 2 lata temu zakończyłem trasę. Bugu, a to jest woda z rzeki, jakiegoś tam mycia. O, jak teraz fajnie. Ruszam na trasę, kierunek Terespol. Deszczyk złapał mnie w Janowie Podlaskim. Akurat chciałem zobaczyć zamek, a nie przygoniło mnie pod drzewo.